proszę Państwa. Proszę Państwa, wpłynęły tylko, tu ja widziałem, że wpłynęły jakieś dane, zresztą komisje miały to. Wpłynęła jedynie weryfikacja kosztów dotycząca. I było to na komisji, bo jest moja osobista notatka do Komisji Infrastruktury o zajęcie stanowiska. I jest to 23 września. Stanowisko odnośnie uchwalenia ulicy dotyczące WPF-u, WPI, budowy chodnika ulicy Turonia w dużej ulicy Posesji Stronkowej. I to zostało przedstawione na komisji. Przypominam, że koszt ten tego Turonia w tej chwili został wyszacowany na 110 tysięcy, w tym 30 tysięcy dokumentacja projektowa, 15 tysięcy wykupienie terenu i 65 tysięcy PLN. I komisja podjęła stanowisko, że będzie realizowała to zadanie. No, okay. Bo to było to. I to było to. I to jest jedyna informacja. Natomiast jeżeli chodzi o pochylnie, jedynym, że tak powiem, dokumentem, który jest dotyczący kosztów, jest projekt tych budowy dwóch pochylni. Przypominam, być może Państwo nie pamiętacie, że jest to kwota, suma, jest to zadanie, które jest rozpisane na zadanie na rok 2000, znaczy rozpoczęty było w 2012 roku, ale 2013, 2014, 2015, 2016 jest zapisane, są zadania. Zadania są określone, kwoty wpisane w lata. Kwota sumaryczna jest 360 tysięcy złotych. I tak i są to, i jest to, jeżeli Państwo pozwolicie mi dokończyć, nie prowadząc polemiki, to jest 360 tysięcy, owszem, nasze, ale chcę powiedzieć po pierwsze, że tak powiem, jak my zatwierdzamy rok w formie bilansu, wobec tego muszą się te nam zadania zbilansować od strony inwestycyjnej i środków bieżących. No to wszystko wiemy. No to jeżeli Państwo wiecie, wobec tego Państwo też powinniście wiedzieć to, że nie ma w tej chwili innego dokumentu, natomiast dokument dotyczący tej kwoty został przyjęty zarówno przez Państwo, jak i przez Urząd. Dziękuję. Nic więcej do powiedzenia na ten temat nie ma. Dziękuję. Proszę, jeżeli Państwo chcecie dalej na ten temat dyskutować, skoro praktycznie w tej chwili my jesteśmy na etapie zgodnie z tym, jeżeli Państwo może sięgnąć sobie, że w 2013 roku, a w tej chwili jest 2013 rok, rozpoczęcie prac projektowych nad budową pochylni, to jest określona kwota, którą mieliśmy za to zapłacić. Następne lata to jest, że tak powiem, zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i z uzyskaniem decyzji formalno-prawnej rozpoczęcie realizacji zadania. Ten dokument z określonymi realizacjami i zakresem prac i sumami na kolejne finalne lata wyszedł. Został, że tak powiem, zaopiniowany przez ekip i został przyjęty, bo nie mamy takiej informacji, żeby było inaczej. Dziękuję. A w tych dokumentach jeżeli nie ma, wobec tego ten zamykam. Czyli przepraszam, tak? Rozumiem, że ten projekt, który wpłynął do zaopiniowania, podsumowując tą dyskusję, nie zawiera szacunkowego. Nie zabiera, proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę. Nie zabiera. Doskonale wie, że to jest projekt, a projekt to jest zupełnie innego rodzaju dokument niż kosztorys, prawda? Nie, kosztorys jest bardzo proszę, bo nie chcę na temat. Kosztorys jest elementem projektu. Tak. Nie chodziło tylko o to, że jeżeli znalibyśmy koszty szacunkowe, żeby na przykład wystąpić do budżetu miasta z prośbą o umieszczenie tego zadania w przyszłym roku i dofinansowanie go. Tylko taki był mój zamysł pytania. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie przypomnieć, bo nie chcę... Bo budżet się tworzy teraz, prawda? Proszę Państwa, nie chcę się po prostu powtarzać, ale przypominam, że wystąpiliśmy i były rozmowy, żeby umieścić te zadania jako całość. I takie rozmowy też, tam, żeby też inne zadania umieścić, zwłaszcza z tego rejonu ulicy Zakopiańskiej, nie tylko w budżecie miasta, ale powiedzmy w budżecie miasta wspomagający wkładem własnym, ale środki z Unii Europejskiej, które wiemy, że praktycznie będą w Krakowie. I to jest wszystko, co, że tak powiem, można na ten temat powiedzieć, bo reszta to jest praktycznie reinterpretacja. Na ten dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś do dyskusji? Zamykam dyskusję, poddaję projekt, czyli pozytywna opinia projektu, przypominam, a nie koncepcji tego zadania pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Dziękuję. Stwierdzam, projekt uchwały został przyjęty.